wtorek, 17 września, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Cały czas przybywa wodę w zbiorniku Racibórz Dolny. Wody Polskie informują na bieżąco, w jakim stopniu jest wypełnione. Mimo to wiele osób przyjeżdża specjalnie tylko po to, żeby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ta byłaby jeszcze gorsza, gdyby ogromnych mas wody nie było gdzie zatrzymać. Łukasz Kądziełka. Jeszcze w niedzielę zbiornik Racibórz Dolny można było oglądać z bliska. Dzisiaj wody jest znacznie więcej. Więcej jest też służb pilnujących tu porządku. Ma to związek z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. Mimo to wiele osób przyjeżdża, żeby zobaczyć go na żywo. Pojawiają się też pozytywne komentarze w sieci. Ludzie podchodzą do zbiornika nawet z troską. W nocy prawdopodobnie był jakiś przeciek, wyciek, ale niby sytuacja opanowana, także jestem spokojniejsza. No ale jednak jest to żywioł, woda, jest napór tej wody, no już 80% ponad jest zbiornik zapełniony, także trzymam kciuki. W nocy faktycznie zlokalizowano wysięg, ale udało się go uszczelnić. Wody Polskie podają, że w zbiorniku miejsca jest coraz mniej. O godzinie 5 rano był wypełniony w 78%, a o 9 już w 79%. Jednak do tych danych nie ma sensu się przywiązywać. Nie dojdzie do całkowitego wypełnienia zbiornika, czyli przyjęcia 185 milionów metrów sześciennych wody. Poziom wody w zbiorniku będzie się stabilizował. Już widzimy w tej chwili, że nie urasta on tak dynamicznie, jak jeszcze w przeciągu kilku minionych godzin czy dzisiejszej nocy. Woda ze zbiornika jest też odprowadzana przepływowo na bieżąco. Odwiedzający największą w kraju budowlę hydrotechniczną nie mają wątpliwości, że uratowała wiele osób przed powodzią. Pan pojedzie poniżej zapory, zobaczy, jakie tam rozlewiska są. Gdyby to wszystko poszło, to Wrocław już byłby dzisiaj pod wodą. To nie oznacza jednak, że do Wrocławia woda nie dojdzie. Według najnowszych informacji stanie się to w czwartek po południu. Tak wtedy te stany wody o najwyższych wartościach powinny zostać osiągnięte. W tej chwili prognozujemy tam około 640-650 cm. Tyle będzie wynosił stan wody we Wrocławiu. Są to wartości na szczęście niższe niż te w roku 97. Nie ma wątpliwości, że fala powodziowa byłaby wyższa i nie zostałaby tak wypłaszczona, gdyby nie to, że zbiornik Racibórz Dolny i pobliski Polder Buków od niedzieli przyjęły łącznie około 200 milionów metrów sześciennych wody. Wszyscy łączą się z powodzianami. Zryw jest ogromny, bo po tym jak samorządowcy w regionie ogłosili gminne zbiórki, magazyny wypełniły się po brzegi. Pomoc ma być jednak mądra i doraźna. Apelujemy o konkretne produkty, mówią przedstawiciele miast. W akcję włącza się także Fundacja TVS. Fatima Orlińska. Ruszyła lawina pomocy dla powodzian. Pełna mobilizacja trwa w wielu miastach województwa śląskiego. Mieszkańcy, których w ciągu zaledwie kilku godzin dostarczyli do wyznaczonych przez gminy punktów tony darów. Pośród nich produkty pierwszej potrzeby. Pierwsze duże transporty, 17 ton, wyjechały dziś m.in. z Sosnowca. Dary trafiły do nas m.in. za pośrednictwem burmistrza Wojkowic, pana Tomasza Szczerby. Trafiły do nas także z Bobrowników, także wszystkie miasta z Zagłębia do nas zwożą swoje towary. Nie zbieram ubrań, przede wszystkim woda, butelkowana woda jest tutaj bardzo ważna. Środki higieniczne, żywność z długą datą ważności. Taka żywność, no, którą można zostawić niekoniecznie w lodówce. To są te produkty pierwszej potrzeby, które staramy się gromadzić i przekazywać dalej. Oczywiście słodycze także tutaj będą wskazane. Jeden z transportów ze straży OSP w Sosnowcu dotarł już do Kłodzka, gdzie dostarczono również pompy, a dalsza pomoc będzie dysponowana według bieżących potrzeb lokalnych społeczności dotkniętych powodzią. Lista punktów, do których można dostarczać produkty, znajduje się m.in. na facebookowym profilu prezydenta Sosnowca. Zbiórkę darów rozpoczął również Chorzów. Te można składać w szkołach na terenie miasta oraz w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Nasza zbiórka trwa do niedzieli. Codziennie od 9 do 18, do niedzieli 22 września. Najpilniejsze produkty to woda, oczywiście butelkowana, najczęściej, najchętniej i najlepiej niegazowana, bo tę wodę też można gotować. Na pewno takie posiłki instant, które można zalać gorącą wodą, na pewno żywność w konserwach, którą po prostu można otworzyć i zjeść, ręczniki papierowe, chusteczki mokre, może karma dla zwierząt, bo wiadomo, że
że schroniska i w ogóle też prywatne zwierzęta ucierpiały. Także wszystko to, co nam się kojarzy z taką sytuacją awaryjną. Jak podkreśla dyrektor placówki, żadne koce ani śpiwory na ten moment nie są potrzebne. Potrzebne będzie z pewnością wsparcie finansowe. Na rzecz powodzian w sieci powstało wiele zbiórek, których cele wypełniane są w ekspresowym tempie. Pomoc finansową zapewni również rząd, co premier Donald Tusk ogłosił podczas wtorkowej konferencji prasowej. Każdy poszkodowany ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej w wysokości 10 tysięcy złotych na remont do 100 tysięcy oraz odbudowę domu do 200 tysięcy złotych bezzwrotnie. Pieniądze przekaże także WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już wczoraj oświadczyła, że przekazuje 40 milionów złotych do dyspozycji na zakupy najbardziej potrzebne, na takie środki, które można od razu kupić i przekazać do tych wszystkich miejsc, które tych środków potrzebują. Z tych 40 milionów złotych będziemy kupowali to, co jest na listach takich powtarzających się, bo zaglądamy na listy, które są publikowane w internecie, a więc to samorządowcy o tym piszą. Na tych listach będziemy się opierali, aby tworzyć transporty. W wielu miastach województwa śląskiego wciąż trwa usuwanie skutków nawalnego deszczu. Najwięcej wsparcia potrzebują powiaty z południowej części regionu. Takie wsparcie zostało zdysponowane w postaci przede wszystkim zestawów pompowych, dodatkowych jednostek straży pożarnej, tu również wsparcia WOT-u, więc cieszę się, że samorządowcy też te swoje zadania wykonali po prostu w sposób bardzo dobry. Na dzień dzisiejszy skupiamy się przede wszystkim na tym, co się dzieje w powiatach południowych. Tam będą konieczne prace związane z usuwaniem skutków powodzi. Na pewno w krótkim okresie czasu to chodzi o odpompowywanie wody, chodzi o usunięcie z domów jakiegoś zalegającego, zepsutego, zniszczonego przez wodę sprzętu. Każdy, kto ma ochotę pomóc poszkodowanym, może uczynić to również poprzez wpłaty na konto Fundacji TVS z dopiskiem dla powodzia. Powoli wraca do normy sytuacja na drogach w województwie śląskim. Po weekendowych opadach wiele odcinków było zalanych i zablokowanych dla ruchu. Najgorzej było na polsko-czeskiej granicy, ale teraz wszystkie drogi są już przejezdne. Jednak na kolei w dalszym ciągu są ograniczenia. Łukasz Kądziołka. Po weekendowych ulewach i zalaniach w wielu miejscach w województwie śląskim drogi były nieprzejazdne. Na przykład w Rydułtowach na ulicy Radoszowskiej, gdzie cały czas działają pompy. Jeszcze przed południem zamknięta była droga krajowa w Chałupkach przy granicy z Czechami. Jednak po południu udało się ją udrożnić. Dziś o 13:00 udało się udrożnić zalany odcinek obwodnicy Chałupek i Zabełkowa w ciągu drogi krajowej 78. Z uwagi na poprawę sytuacji powodziowej w Czechach udostępniliśmy także kierującym przeprawę mostem granicznym po tej drodze. Z naszych informacji wynika, że przejeżdżając już po stronie czeskiej da się poruszać układem dróg lokalnych. Natomiast w dalszym ciągu nie jest możliwe wjazd na autostradę D1 w kierunku Ostrawy i Brna. W Chałupkach trwają jednak nadal kolejowe utrudnienia. W dalszym ciągu nie kursują pociągi z i do Bochumina. Do Chałupek dojeżdżają pociągi regionalne. Składy dalekobieżne kończą kursy na stacjach Rybnik i Racibórz. Koleje śląskie kursują także do Zebrzydowic i Polskiego Cieszyna. Natomiast pociągi PKP Intercity kończą kursy w Czechowicach-Dziedzicach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie ruchu pociągów na trzech przejściach pomiędzy Polską a Czechami. Pozostałe linie kolejowe w województwie śląskim są przejezdne. Nie tylko powodzianie potrzebują wsparcia. W wielu miejscach kraju swoje bezpieczne schronienie znajdują zwierzęta uratowane z miast dotkniętych kataklizmem. Na Śląsk trafiły już psy, jeże czy ptaki. Ośrodki deklarują pełną gotowość do przyjmowania kolejnych zwierząt. Fatima Orlińska. Schroniska, fundacje, stowarzyszenia – wszyscy zaangażowali się w pomoc nie tylko mieszkańcom zalanych gmin, ale i zwierzętom. Pierwsze 4 psy, które trafiły do sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, zostały przywiezione z innego, dotkniętego powodzią. Schronisko jednak deklaruje, że jest gotowe przyjąć więcej zwierząt, a te, które już dziś znalazły swoje schronienie w Sosnowcu, wkrótce będą przeznaczone do adopcji.
Musimy przebadać. Część dokumentacji niestety została w schronisku, została bezpowrotnie zniszczona. Także w tej chwili trwają procedury medyczne i badamy te zwierzęta. Sprawdzamy, w jakiej są kondycji. Jak tylko będą do adopcji, na pewno damy ogłoszenie w internecie. Schronisko po przyjęciu dodatkowych psiaków ogłosiło zbiórkę karmy, a odzew społeczny okazał się ogromny. Kolejni mieszkańcy dostarczają paczki, które zabezpieczają potrzeby podopiecznych. Dzikie zwierzęta z miast objętych powodzią swoje schronienie znalazły w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie. Te, które trafiły w ręce pana Jacka, zostały odebrane z miast województwa śląskiego, jednak ośrodek nie ogranicza się pod względem lokalizacji doniesienia pomocy. Przyjęliśmy zwierzęta tu przede wszystkim tylko i wyłącznie z powiatu cieszyńskiego i pszczyńskiego, to znaczy dokładnie z terenu gminy Strumień, między innymi jeże. Tak, to były malutkie jeże, które gdzieś tam straciły matkę, bo gdzieś tam widziano matkę, która była gdzieś uwięziona i już nie żyła, tak, w tej wodzie. Maluchy jakoś tam powyławiali. Mamy rodzinkę jeży, gdzie jest matka z małymi. Czy wszystkie przeżyły? Trudno mi powiedzieć. Mamy też kaczkę. Na zwykłą domową kaczkę, taką tak zwaną pekinkę, to jest młoda kaczka, no dosyć już jest duża, ale jeszcze rośnie, ale w tym całym nieszczęściu śmialiśmy się, że miała tyle szczęścia, że trafiła tutaj, bo już nikt nigdy nie będzie dbał na jej życie. Leśne Pogotowie deklaruje, że jest w stanie odebrać dzikie poszkodowane w powodzi zwierzęta z każdego terenu. Jednocześnie opiekunowie zwierząt apelują i przypominają, by w chwilach zagrożenia reagować wcześniej i dać szansę zwierzętom na ewentualną ucieczkę, zwalniając je z łańcuchów. Wiele zwierząt gospodarstwa domowego, ale i psów mogłoby przeżyć nawet powódź, gdyby nie łańcuchy. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.